No, ale generalnie nie ma na to wpływu, ponieważ rodzina do mnie przyjechała dosyć niespodziewanie, nie zapowiadali się, więc po prostu teraz tam rozmawiają, dosyć głośno rozmawiają i nie mam na to wpływu, więc przepraszam za wszystko i mam nadzieję, że po prostu w jakimś stopniu to zagłuszę, to co będzie tam słychać, ewentualnie w tle. Dobra, więc tak słowem wstępu, zanim zacznę opowiadać już o karlizmie, czyli o tym, o czym mam dzisiaj opowiedzieć, to chcę powiedzieć, że to jest właściwie pierwsza taka, nie wiem jak to nazwać, audycja, nie wiem, wywiad, znaczy wykład, cokolwiek, który robię na żywo, taki, którym nie czytam po prostu scenariusza, tylko w którym opowiadam o czymś, o czym coś tam trochę wiem. Więc może na początku się trochę przedstawię. Jeżeli ktoś nie wie, to nazywam się Mateusz, prowadzę kanał na YouTube, nazywam się Na Prawo, na którym również zapis z tego się znajdzie. Tam nagrywam filmy o polityce, historii i o historii polityki i historii idei. To będzie taki drugi mój film na ten temat. Pierwszy film był o marksizmie, o historii marksizmu. I powiedziałem tutaj, że to jest taki pierwszy wykład na żywo. Tak, to prawda. Mam taki scenariusz, którego będę się mniej więcej trzymał. Natomiast przede wszystkim będę mówił tak trochę z głowy jednak. No i to chyba tyle. A, jeszcze dwie sprawy. Pierwsze źródła powiem. Więc tak, opierałem się przede wszystkim na artykułach, a także dwóch książkach profesora Jacka Bartyzela. Jeden nazywa się Nic bez Boga, nic wbrew tradycji, czyli kosmowizja tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii. A druga to Hiszpania Franco, gdzie pewną część również profesor Bartyzel napisał o karlistach, natomiast Hiszpania Franco nie jest jego samodzielnym działem. On jest jego współautorem. Drugie takie źródło, na którym się opierałem, szczególnie takie źródło, jeżeli chodzi o różnego rodzaju anegdoty, to będzie fanpage na Facebooku, on się nazywa Karlizm w Polsce, a także grupa, która jest podpięta pod ten fanpage, która nazywa się Polska Wspólnota Karlistowska, której członkiem zresztą jest wspomniany wyżej profesor Bartyzel. Tak jak powiedziałem, wpisy zarówno na stronie, jak i na grupie bardzo pomagały mi w pisaniu, szczególnie o anegdotach. Więc przechodząc do takiego clou tego wstępu, coś chcę powiedzieć na początek o karlizmie. Więc karlizm jako idea jest w Polsce nieznana, no chyba, że mówimy o chorobie, jaką jest karłowatość, ale tutaj należy doczynić rozróżnienia na karlizm i karłowatość. Proszę tego nie mylić. Tak jak powiedziałem, jest on szerzej nieznany nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie, a idąc dalej nawet na świecie, chociaż w Ameryce Południowej jest kojarzona. Ale to tutaj już inne wpływy wchodzą, szczególnie wpływy idei tak zwanych fueros, o czym sobie zaraz powiemy. Jest on niesamowicie ciekawy, jest barwny, ma bardzo długą tradycję i szeroko do tej tradycji nawiązuje. Jeśli ktoś coś wie o karlizmie jednak, w Europie, poza nią, to słyszał na pewno dosyć popularne motto, które brzmi Dios, Patria, El Rey, czyli Bóg, Ojczyzna i Król. Początkowo jednak karlizm nie był jakimś ruchem, który miał jakieś tam głębsze nacechowanie ideologiczne. Raczej jedynie stał na straży czegoś, co było, czyli tradycji. Tutaj dochodzimy do bardzo ważnego momentu tego wstępu, czyli dwóch definicji, które będą dzisiaj bardzo szeroko eksploatowane przeze mnie. To znaczy, te definicje to tradycja i tradycjonalizm. Tradycja pojmowana jest jako sztafeta dziejowa. Chodzi tutaj o to, że jedno pokolenie dokonuje jakiegoś odkrycia, chodzi szczególnie o odkrycie jakieś polityczne, prowadzenie czegoś i przekazuje to następnym pokoleniom. Zaprzeczeniem tradycji w tym rozumieniu jej będą rewolucja oraz reforma. Rewolucja w swoim domyśle zrywa z tym, co było, chcąc nieść światu jakiś nowy porządek, chcąc, jak to opisuje międzynarodówka, ruszać z posad byłego świata. Reforma natomiast nie tyle zrywa, co przerywa trwanie tradycji. Właśnie taka reforma będzie punktem zapalnym dla narodzin karlizmu, o czym sobie zaraz powiemy. Natomiast tradycjonalizm to ideologia polityczna, która rodzi się w Europie, chodzi o kontynent,
Znaczy, to chyba oczywiste, ale chodzi nie liczy tutaj Wielkiej Brytanii, ponieważ tam narodził się równocześnie mniej więcej ewolucjonizm. Tradycjonalizm jest stricte doktryną konserwatywną, która odrzucała rewolucję francuską nie tylko ze względu na nagłość jej zmian, w przeciwieństwie do jednak berkowskiego konserwatyzmu ewolucyjnego, czyli ewolucjonizmu, o czym powiedziałem przed chwilą, ale ze względu na to, że zmiany te praktycznie zniszczyły tak zwany ancien régime, czyli stary porządek. Za takich ojców i największych myślicieli jednocześnie tradycjonalizmu podaje się Francuza Józefa de Maistre'a, przepraszam, nie Francuza, sfrancuzjałego Sabałtczyka, Louis'ego de Bonala, czyli tutaj już Francuza, oraz Juana Donoso Corteza, Hiszpana. No i tutaj jednak w obrębach tej Hiszpanii będziemy dzisiaj kroczyć. Więc, aby powiedzieć sobie trochę o doktrynie karlizmu, najlepiej zacząć od początku. Znaczy, trzeba poznać jego historię. Jak się narodził? No, narodził się w Hiszpanii, to trochę logiczne. Natomiast trzeba zacząć od Austrii. Znaczy, może w sumie niekoniecznie Austrii, ale człowieka, którego Austriakiem można z czystym sercem nazwać. To znaczy, cesarza Karola V, w Hiszpanii znanego jako Carlosa I, czyli no, spolszczając Karola I. No, czyli pokrótce tego cesarza, który brał udział w złupieniu Rzymu w 1527 roku, czyli tak zwanym Sacco di Roma. Karol był pierwszym Habsburgiem na tronie Królestwa Hiszpanii. To jest bardzo ważna informacja. Zainstalował tam swoją odnogę dynastii, która no, w sumie szerzej jest znana z tego, że no, to była odnoga, która tam doprowadziła do kazirodztwa. Więc tak, Habsburgowie rządzili Hiszpanią ponad 200 lat. No, ale w roku. Nie ponad, przepraszam, blisko 200 lat. Ale w roku 1700, no, na przełomie wieków, bezdzietnie umarł ostatni król Hiszpanii, który był Habsburgiem, czyli Carlos II, po polsku Karol II. Będę tutaj używał raczej polskich nazw, jeżeli chodzi o tytułaturę. Po śmierci Karola doszło do wojny, którą dzisiaj nazywamy wojną o sukcesję hiszpańską, pomiędzy Francją, wtedy jeszcze Ludwika XIV, a Austrią, dobrze Polakom znanego z Odsieczy Wiedeńskiej, Leopolda I, a potem Józefa I. Ponieważ Leopold no, kopnął w kalendarz w 1705 roku. Oczywiście w wojnie nie uczestniczyły jedynie te dwa państwa, ale również całe stronnictwa tych państw, czyli ich sojusznicy. No, generalnie wojna była bardzo krwawa i męcząca dla wszystkich państw, które brały w niej udział. Zresztą liczne wojny prowadzone przez Ludwika XIV doprowadzą do rewolucji francuskiej, która doprowadzi do narodzin tradycjonalizmu, o czym powiedziałem przed chwilą. Ostatecznie wojnę wygrali Bourbonowie. I osadzili na swoim tronie, znaczy nie na swoim, tylko na tronie hiszpańskim Bourbona, Filipa V, który no, w pewnym momencie abdykował, ponieważ spodziewał się, że obejmie tron po Ludwiku XV, ponieważ ten był, znaczy miał problemy, jego syn był chorowity. No ale okazuje się, że wtedy syn Filipa V, czyli króla Hiszpanii, który abdykował, no, również był chorowity, no i też umarł. No i Filip ponownie wrócił na tron. Bourbonowie generalnie dosyć długo panowali, piastowali tron hiszpański. Znaczy, piastują do dzisiaj nawet. No i w pewnym momencie, w 1789 roku, w lipcu, wybucha rewolucja francuska. Hiszpania początkowo brała udział w pierwszej koalicji antyfrancuskiej, czy jak nazwaliby ją konserwatyści, profrancuskiej, czyli tej koalicji, która chciała ponowną restaurację sił monarchistycznych, chciała i restaurację Bourbonów na tron francuski. Hiszpanie ostatecznie nie osiągnęli nic wielkiego i w 1804 roku, po koronacji Napoleona Bonapartego na cesarza Francuzów, ówczesny król Hiszpanii, o którym powiem zaraz więcej, ponieważ będzie dosyć istotną postacią, dokonał zbliżenia z Francją. No i stworzył z Napoleonem sojusz, następnie przyłączając się do blokady kontynentalnej. No, dosyć dobrze generalnie układał się z cesarstwem, na co Napoleon postanawiał mu się w
wspaniale odpłacić. To znaczy, robi on inwazję na Hiszpanię w 1808 roku. Kiedy Ferdynand, czyli ówczesny król Hiszpanii, usłyszał o spisku swojego syna, też Ferdynanda, uciekł do Francji i chciał się tam schronić. No, Napoleon dał mu schronienie w pewnym tego słowa znaczeniu, znaczy zrobił z niego więźnia. Ucieczka Ferdynanda do Francji była równoznaczna z jego abdykacją. No i to oznaczało, że jego syn, czyli człowiek, którego poznamy za niedługo jako Ferdynand VII, objął wtedy tron. On został zmuszony, znaczy oficjalnie nie abdykował, ale właściwie abdykował. Ponieważ, no tak jak powiedziałem, Francuzi dokonali inwazji na Hiszpanię, no i Napoleon osadził na tronie swojego brata, Józefa. Powiedzieć należy o czymś ważnym, to znaczy już podczas rewolucji w Hiszpanii zaczęło tworzyć się takie bardzo ważne stronnictwo, które Hiszpanie pogardliwie nazywali afrancesados. To znaczy, w wolnym tłumaczeniu, sfrancuzieni. Sfrancuziali, jakoś tak. No, generalnie byli to członkowie rządu oraz dworu królewskiego, którzy chcieli liberalizacji monarchii hiszpańskiej, która, no, trzeba wspomnieć, była monarchią absolutną. Sfrancuzieni chcieli, no, jak powiedziałem, liberalizacji i wprowadzenia konstytucjonalizmu, czyli no, spisania konstytucji. Chcieli wprowadzenia konstytucji, która byłaby liberalna jak na ówczesne czasy, która miała z Hiszpanii stworzyć taką drugą Wielką Brytanię, w której no, w tym czasie król miał już coś do powiedzenia. No, to jak powiedziałem, na tron wstępuje Ferdynand VII, czyli syn Ferdynanda, który uciekł do Francji, czyli Ferdynanda VI, który nie ujął się pod naciskiem Napoleona. O tym również mówiłem. No i ogłasza, że królem pozostał dalej. Czyli Ferdynand VII dalej jest Ferdynandem VII, a nie jakimś zwyczajnym Ferdynandem. Dalej jest królem, tylko że królem, no, który po prostu nie ma ziemi. Józef Bonaparte natomiast w jego terminologii to uzurpator, który uzurpował sobie tron. Znaczy nielegalnie go przejął. No i co za tym idzie? Takiego uzurpatora należy obalić. Lud Hiszpanii, który no jednak był wierny dosyć swojemu królowi, przede wszystkim dlatego, że był ludem bardzo katolickim, niesamowicie katolickim, no a królowie Hiszpanii tytułowali się królami arcykatolickimi, więc no raczej musieli przeciwstawić liberalizmowi, który przypłynął z Francji. Więc przy wsparciu Brytyjczyków i Portugalczyków Francuzi zostali ostatecznie wyparci, no i pokonani. Rewolucja, można powiedzieć, przegrała na polach bitew. No i Ferdynand VII ponownie wrócił na tron. Więc Ferdynand przez 49 lat, kiedy panował, miał 4 żony. Najważniejsza w całej historii karlizmu będzie Maria Krystyna, z którą miał córkę, najstarszą swoją córkę, Izabelę. Należy powiedzieć, że w latach 1820-23, znaczy tak przy okazji właściwie wspomnieć, do władzy doszli liberałowie, którzy no, króla uwięzili, a uwolnili go dopiero, kiedy Francuzi interweniowali w 1823. Więc Ferdynand miał brata, Karola, który no, na prawie obowiązującym w Hiszpanii, tak zwanym prawie semisalickim, miał odziedziczyć tytuł króla Hiszpanii no, po swoim starszym bracie. Ferdynand no, jednak chciał, aby to jednak jego odnoga dynastii rządziła Hiszpanią, znaczy jego córka, Izabela. No i pod wpływem swojej żony, czyli Marii Krystyny, o której powiedziałem, oraz właśnie tego stronnictwa afrancesados, czyli z francuzialnych, które jednak chciało liberalizacji Hiszpanii, o czym jak już też mówiłem, łamie on prawo odwieczne, które nazwiemy tradycją, w 1830 roku, wprowadzając sankcję pragmatyczną, która uprawniła jego córkę do dziedziczenia bezpośrednio po nim. Więc Karol, będąc wcześniej prawowitym następcą, mógł się czuć zwojako, mógł być załamany i zdenerwowany na swojego brata. No i Karol, będąc powszechnie lubianym, starał się jednak wykorzystać swoje wpływy na dworze, by no, wprowadzić jakieś zmiany
no bo żeby to on jednak dziedziczył. No ale ówczesny rząd okazał się zbyt silny, tym bardziej, że popierała go królowa Maria Krystyna. Ferdynand umiera 3 lata później, w 1833. Tutaj tę datę warto zapamiętać. Znaczy, właściwie, jeżeli chcemy coś o karlizmie wiedzieć, to no, wypada ją zapamiętać. Maria Krystyna zostaje królową regentką w momencie, w którym jej córka jest niepełnoletnia. No a w 1833 Izabela miała 3 lata, więc no, trochę jej brakowało tej pełnoletności. No i w tym roku wybucha, bądź co bądź, dosyć oddolnie inicjatywa, jaką była pierwsza wojna karlistowska. Stąd pochodzi nazwa karlizm. Od imienia króla de jure, czyli pretendenta do tronu. Karola, czyli no po hiszpańsku Carlos. Można powiedzieć, że pierwsza wojna wydawała się no właściwie niczym specjalnym i nie zwiastowała tego, że karlizm rozwinie się jeszcze dalej. To znaczy, był to zwyczajny spór dynastyczny, no, który zakończy się wygnaniem jednego z pretendentów do tronu, czyli Izabeli albo Karola. No, myślę, że powiem, że i tak, i nie. Zgodzę się, że pierwsza wojna karlistowska była sporem dynastycznym, ale jednocześnie nie była tylko sporem dynastycznym. Ta wojna domowa nie była jedynie sporem dynastycznym, ale również sporem ideologicznym. Z jednej strony stali liberałowie, którzy chcieli prowadzenia konstytucji, zniesienia fueros, czyli praw lokalnych, o nich szerzej za chwilę, które właśnie ma nastąpić ogólnokrajowa konstytucja, a nie dynastia. Natomiast przeciw liberałom stanęli ludzie, którzy sprzeciwiali się zmianom Ferdynanda, których ten dokonał pod wpływem oczywiście swojej żony, Marii Krystyny. Można powiedzieć, że Ferdynand był takim simpem. Więc za ciekawy przykład może posłużyć na przykład zniesienie instytucji policji. Znaczy, tego chcieli dokonać ci, którzy się zmianom sprzeciwiali. Zapytacie się, no ale jak to? Jak zjeść policję? No, od już do tej pory tradycyjnie miejsce policji oraz de facto sądów sprawowała inkwizycja kościelna, no i ludzie tego chcieli. Znaczy ci ludzie, którzy popierali Karola. No i ludzie bardziej wykształceni, którzy brali jednak jakiś udział w tym ruchu karlistowskim, chcieli również respektowania wspomnianego prawa dynastycznego, prawa dziedziczenia. No ale prosty lud, wracając jeszcze na chwilę do niego, chciał również respektowania wspomnianych fueros. Więc wojna ogarnęła głównie tereny północnej Hiszpanii, co również warto zapamiętać, ponieważ będzie to dosyć charakterystyczne dla całej historii karlizmu. Pierwsza wojna trwała 6 lat, można łatwo obliczyć, 1833-1839. Tutaj warto wspomnieć o takiej anegdocie. Karliści są znani z tego, że noszą czerwone berety, to znaczy po hiszpańsku słynne boinas rojas. No, ale właściwie czemu czerwone? No, to logiczne, że nosili berety, bo wojsku musiało mieć jakieś nakrycie głowy, ale czerwone, ponieważ karliści prowadzili liczne bitwy, a co za tym idzie, brali jeńców. Znaczy, jeńcy byli dosyć nieekonomiczni w utrzymaniu, no, czyli trzeba było coś z nimi zrobić, no nie? No i królowi arcykatolickiemu, jak sam się tytułował, nie wypadało ich wymordować. No to co z nimi zrobić? Utworzyli z nich specjalne bataliony karne, które dostawały właśnie takie czerwone okrycie głowy. No i wkrótce okazało się, że no, te bataliony karne były właściwie najlepszymi jednostkami całej armii. Prawdopodobnie, tak słyszałem. Więc na cześć i ku pamięci takich tych właśnie batalionów karnych wprowadzono ten czerwony beret jako tradycyjne nakrycie głowy. Więc pierwsza wojna karlistowska pociągnęła za sobą około 100 tysięcy ofiar po obu stronach. Karliści, pomimo tego, że początkowo odnosili sukcesy, opanowali większość północnej Hiszpanii, jak mówiłem, no i nawet podeszli pod wrota samego Madrytu, ostatecznie zostali odparci, ponieważ Hiszpania pod wpływem królowej regentki miała dosyć silne poparcie, między innymi u Wielkiej Brytanii czy Francji. Więc liberałowie zwyciężyli. No a król de jure, czyli Karol V, musiał udać się na wygnanie. No i tułał się po całej Europie.
Tutaj warto wspomnieć, że opuszczając Europę, znaczy Hiszpanię, przepraszam, przechodząc przez Pireneje, miał on odwrócić się do Hiszpanii, w stronę Madrytu i powiedzieć słowa wrócę. Właściwie to jedno słowo. No i jakby był pewny tego, że uda mu się wrócić. Uprzedzając fakty, no to niestety nie udało mu się wrócić. Kiedy Karol udał się na wygnanie, abdykował w 1845 roku, czyli po 6 latach wygnania, na rzecz swojego syna. No a 10 lat później zmarł w Trieście. Do tego warto wspomnieć, że przy okazji zrobił karierę pisarza. Syn Karola V, Karol VI, był powszechnie lubiany. No, to zresztą nie dziwota. No, zajął się wspólnotą, która istniała w państwie, znaczy takiej komórki miała pojedyncze, od dłuższego czasu. Był energiczny w tym, co robił, obudził całą wspólnotę. No i jednocześnie był on przekonany, że swoich praw do tronu dowiedzie zbrojnie. Więc no, zbroił bojówki karlistowskie. W 1846, jeszcze za życia ojca Karola VI, Karola V, doszło do powstania, które my nazywamy dzisiaj II wojną karlistowską. Jednak było ono o wiele mniejsze niż pierwsza wojna, szczególnie w swoim rozmachu, ponieważ ogarnęło głównie Katalonię, to znaczy, no wybuchła tak losowo w sumie, no a potem Karol właściwie dopiero pod koniec się pojawił, ponieważ po 3 latach, no a rok później powstanie upadło, no i Francuzi złowili. Francuzi mieli jakiś dziwny uraz do karlistów zresztą. Więc Karol VI umarł jeszcze parę lat później, w dosyć ciekawych okolicznościach, ale nie o tym mam mówić. No a z powodu tego, że no nie miał dzieci, jego władzę przejął jego brat, czyli Jan III. Stanął on na czele wspólnoty poprzednio, jak jego brat i ojciec. Jan był takim, można powiedzieć, miał taki odchył liberalny. No, był zwolennikiem reformowania, takiego, kurczę, nazwalibyśmy to ekumenizmu. Można powiedzieć, że on chciał rozmawiać z tą drugą odnogą dynastii, co się nie podobało żadnemu członkowi wspólnoty praktycznie. No, do tego należy wspomnieć, że Jan III był pierwszym władcą karlistowskim, czyli królem Hiszpanii de jure, który do tego został de jure królem Francji. Czyli no, złączył prawa do tronu francuskiego i do tronu hiszpańskiego. Ostatecznie, przez to, że był naciskany przez swoją żonę, przez wspólnotę, no i przez swojego syna, abdykował na rzecz swojego syna. No i warto wspomnieć, że Jan, pomimo swojego takiego liberalnego odchyłu, jak to nazywają karliści, do końca życia popierał swojego syna. Czyli w Hiszpanii to Karola VIII, natomiast we Francji Karola IX. Karol był takim, można powiedzieć, must have'em, że tak mogę powiedzieć, jeżeli mogę tak powiedzieć, po takim liberalnym właśnie skrzywieniu. Co to znaczy? Był on zadeklarowanym tradycjonalistą, w przeciwieństwie do swojego ojca. Zjednoczył on ponownie wspólnotę, która podzieliła się przez Jana oraz miał ogromny wpływ na całą Hiszpanię, można powiedzieć. Szczególnie na to, ze względu na to, że cała wspólnota była pod nim zjednoczona, jak powiedziałem przed chwilą, oraz tworzył świetną, zgraną parę polityczną ze swoją żoną, Małgorzatą Bourbon-Parmeńską. Świetnie się dobrali, a do tego się kochali, więc no, po prostu żyć nie umierać. Byli powszechnie, jak powiedziałem, kochani. Małgorzata, do tego po śmierci Karola, była czołową postacią całego ruchu tradycjonalistycznego, czyli komunion tradycjonalista. Karol był ostatnim władcą, który postarał się swoje prawa dowieść zbrojnie. Poprowadził on trzecią wojną karlistowską, która ogarnęła ponownie praktycznie całą północną Hiszpanię. No i ponownie karlistom udało się zagrozić uzurpatorom z Madrytu. No i ci liberalni, ta liberalna odnoga dynastii ostatecznie no znowu wygrała. No ale trzecia wojna karlistowska była tą drugą najkrwawszą w kolejności. Trwała ona 4 lata,
1872-1876. Tak jak powiedziałem, położyła ona kres wojnom karlistowskim, no ale nie zbrojne zmagają karlistów jako takich. Więc Karol VIII umiera niestety, no, dla całej wspólnoty niestety, ale no, takie są jednak koleje losu ludzkiego, że no, wszyscy się rodzimy, no nie, no i w końcu umieramy. Karol umarł dopiero na początku XX wieku, bo w 1909. W tak zwanym międzyczasie, bo w 1889, na świat przyszła w przyszłości bardzo ważna karlizmu postać, czyli Ksawery Bourbon Parmeński, przyrodni brat cesarzowej Zety Bourbon Parmeńskiej, którą kojarzy każdy habsburgofil. On odegra, jak powiedziałem, bardzo ważną rolę w historii wspólnoty. Więc miejsce Karola VIII zajmuje jego syn, Jakub III, który panuje dosyć długo, ponieważ 31 lat, to dosyć długo. Jego rządy, jak praktycznie każdego władcy karlistowskiego, no, prowadzą do tego, że tuła się po całej Europie, dobiega swoich praw na dworach, no i właściwie tyle. No i przygotuje jeszcze komunię tradycjonalista, czyli wspólnotę tradycjonalistyczną, do powstania ponownie przeciwko tym uzurpatorom z Madrytu. W 31 roku, 1931, ci Bourbonowie, ci uzurpatorowie z linii Izabeli II zostali obaleni i powołana została Druga Republika Hiszpańska. Druga, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem przed chwilą, że w latach 1820-1823 do władzy doszli liberałowie, którzy ogłosili wtedy pierwszą republikę. No i w 31 roku również umiera Jakub III. Jego miejsce zajął jego syn. No, trochę to logiczne. Alfons Karol I, który rządził dosyć krótko w przeciwieństwie swoich przodków, ponieważ tylko 5 lat. Umarł bezdzietnie w wypadku samochodowym. No i przed chwilą powiedziałem coś o Ksawerym Bourbon Parmeńskim. No i tak się składa, że karliści, śledząc tam różne połączenia dynastyczne, doszli do tego, że Ksawery właściwie jest prawdziwym pretendentem. Ogłosili go królem. Królem de jure, no bo de facto nie był nim, nie? No i był teraz jeszcze, znaczy wtedy szerzej znany jako Don Javier, no czyli Don Ksawery. Don znaczy pan w hiszpańskim, a Javier to Ksawery. No i pojawił się kolejny problem, ponieważ wygasła oryginalna linia no, karlistowska. No i karliści podzielili się na dwa stronnictwa. To znaczy tych, którzy chcieli pogodzenia się z tymi, którzy rządzili do tej pory, oraz tych, którzy uznali, że nie, że my się nie pogodzimy, że my będziemy stali na swoim i my będziemy hajtować ich do ostatniej kropli krwi, my będziemy, kurczę, wszystko zrobimy tylko po to, żeby tamci nie rządzili. No. Można powiedzieć, że relacja podobna jak PiS-u i PO dzisiaj w Polsce. No i ruch karlistowski ostatecznie nie zniknął, a nawet dalej się rozwijał, pomimo swojego rozbicia. Don Javier, ponieważ objął władzę dopiero w październiku 1936 roku, musiał szczególnie zadbać o bojówki, czyli requetes, które zgrupowane były w tercio. Te dwa wyrazy są nietłumaczalne na język polski, więc będziemy posługiwać się nazwami hiszpańskimi. Tutaj zajmijmy się trochę Don Javierem, jego postacią, trochę o nim powiem. No, zanim jeszcze został królem, urodził się jako książę Bourbon Parmeński, czyli był księciem Parmy. Po hiszpańsku jej tytuł brzmiał raczej, bo już nie żyje, świeć Pani nad jego duszą, Francisco Javier de Bourbon Parma y de Braganza. No, czyli miał również korzenie w Portugalii. No, tłumacząc to na język polski, czyli Franciszek Ksawery Bourbon Parmeński. Jak powiedziałem, urodził się jako przyrodni brat cesarzowej Zety Bourbon Parmeńskiej. No i warto tutaj wspomnieć, że w 1914 roku, podczas I wojny światowej, on wcale nie służył w armii austro-węgierskiej, a wręcz przeciwnie, służył w armii Antanty, czyli w armii belgijskiej bezpośrednio. Wykazał się tam ofiarnością i posłuszeństwem wobec władzy belgijskiej. No i generalnie był tam całkowicie szanowany. Już podczas wojny domowej w Hiszpanii, ponieważ jak powiedziałem, władzę objął w październiku 1936 roku, no, sprawował władzę nad komunią tradycjonalista, którą starał się
sukcesywnie dosyć kodyfikować, no i doprowadzić do tego, żeby to karliści wygrali wojnę. Walczył u boku, tutaj też trzeba wspomnieć, Francisco Franco. No i podczas II wojny światowej ponownie zaciągnął się do armii belgijskiej. No, tym razem jednak wskutek tego, że Niemcy opracowali swój Blitzkrieg, nie miał już szczęścia, jak podczas I wojny światowej, dostał się do niewoli. No i Niemcy nie traktowali go jakoś wyjątkowo dobrze, ponieważ trafił do obozu koncentracyjnego, no, gdzie był dosyć źle traktowany. A nawet zrobili mu trepanację czaszki, która no, odbiła się na jego zdrowiu do końca jego długiego dosyć życia, ponieważ umiera dopiero w wieku 88 lat, w 77 roku. Wracając już stricte do karlizmu, a odchodząc do pretendenta karlistowskiego, od pretendenta karlistowskiego odchodząc, należy powiedzieć no, o tym ważnym okresie, jakim jest hiszpańska wojna domowa. Wybuchła ona w kwietniu 1936 roku, kiedy to generałowie hiszpańscy dokonali zamachu stanu, czyli coup d'état, i próbowali obalić lewicowy rząd, który do tej pory rządził. Składał się on ze stalinistów, anarchokomunistów, no i lewicowych republikanów. Na czele puczu stanęły takie osobistości, jak na przykład José Antonio Primo de Rivera, no czyli syn dyktatora Hiszpanii z lat 23-30. Jednak ostatecznie na cele Frontu Narodowego, jak powszechnie zdarło się nazywać siły prawicy, stanął generał Francisco Franco. Od tamtej pory falanga szczególnie okrzyknęła go El Caudillo, czyli wodzem. W skład Frontu Narodowego wchodziły falanga hiszpańska, czyli tutaj długa nazwa, Falange Española de las Juntas Ofensiva Nacional Sindicalista, no czyli jak powiedziałem, falanga hiszpańska i hunty ofensywy narodowo-syndykalistycznej, ale istniało także skrzydło frankistowsko-burbońskie, no czyli tu uzurpatorskie. Te dwa, oprócz karlistów, były najważniejsze. No, w drugiej części omówimy sobie skomplikowane relacje, szczególnie falangi oraz ogólnie ruchów faszystowskich, z karlizmem, no i wspólnotą tradycjonalistyczną. Karliści odegrali szczególną rolę podczas pierwszej fazy wojny. To znaczy, jak powiedziałem, karliści mieli bojówki, czyli recuetes. Liczyły one około 60 tysięcy ludzi, którzy znajdowali się charakterystycznie głównie w północnej Hiszpanii. No i pomagali oni utrzymać m.in. region Nawary, no okolice Pampeluni, no i kraj Basków. Recuetes niesamowicie wykrwawili się w pierwszej fazie wojny. Ponieśli ogromne straty, które do dzisiaj nie są szczególnie oszacowane. Ostatecznie pomogli oni Frontowi Narodowemu opanować północną Hiszpanię i odeprzeć z niej siły lewicowe. Franco dążył do zjednoczenia jednak pod swoim butem właściwie całej frakcji prawicowej. Ostatecznie udaje mu się to, no i tworzy on, tutaj jest znowu hiszpańska nazwa, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, tłumacząc na polski, Falanga Hiszpańska Tradycjonalistyczna oraz Junta Ofensywy Nacjonalistyczno-Syndykalistycznej. Franco, tworząc tą frakcję, dążył do marginalizacji pozostałych, to znaczy falangi i karlistów, którzy byli pełnoprawnymi członkami, no ale jednak Franco nimi rządził, prawda? No i pomogło to mu skutecznie zmarginalizować obywatel stronnictwa. Kiedy już został jefe del Estado Español, czyli szefem państwa hiszpańskiego. Karliści wskutek polityki Franco, tworzenia tak zwanych familias politicas, czyli rodzin politycznych, karliści sprawowali, co prawda, władzę w paru ministerstwach, no ale jednocześnie, jak wspominałem, byli skutecznie marginalizowani przez zarówno Franco, jak i falangę. No, Franco wprowadzał coraz większe tarcia pomiędzy falangistami a karlistami. No, jednocześnie zwiększał on swoją władzę. Cała wspólnota tradycjonalistyczna dołączyła do wojny domowej po stronie narodowej, ponieważ chcieli ugrać, no jak powiedziałem, aby Franco po wojnie osadził ich kandydata na tronie, czyli de jure Don Javiera. No, Franco jednak był zadeklarowanym stronnikiem dynastii uzurpatorskiej. Więc zamiast osadzić na tronie wspomnianego Don Javiera, czy na przykład jedynego z jego synów, Sixusa Henryka, czy Karola Hugona, postanowił na tron najpierw początkowo wychować syna
nie, przepraszam, wnuka Alfonso XIII, czyli Jana Karola I, Juana Carlosa. Bardzo ważnym wątkiem jest to, że falanga żywiła sympatię do mussolinijskiego faszyzmu i hitlerowskiego nazizmu. Nalegała ona dosyć skutecznie na Franco, aby ten dołączył do wojny po stronie państw osi. Jednak działania karlistów, którzy tak czy siak mieli duże wpływy też na Franco, powstrzymali Caudillo przed stanięciem po stronie nazistowskiej. To jest bardzo ważny wątek. Karliści więc, prowadząc dosyć intensywne działania przeciw falandze i nazistom, ostatecznie odsunęły Franco od pomysłu zajęcia Gibraltaru, na spółkę z Niemcami. Jak pisałem, no i też mówiłem, bo to robię symultanicznie, najpierw pisałem, teraz mówię, nie czytając, coś tam dopowiadam. Jak pisałem, mówiłem, cokolwiek. Franco prowadził liczne akcje antykarlistowskie, ale jednocześnie antyfalangistyczne. Doprowadziło to do skurczenia się obu frakcji. Po śmierci Don Javiera w 1977 roku doszło do tragicznego w skutkach podziału dla karlistów. Wskutek kolejnej herezji wewnątrzpartyjnej, wewnątrz ruchu wspólnoty. Karol Hugon, czyli starszy syn Javiera, dokonał takiej dziwnej, bardzo dziwnej syntezy. Ponieważ Karol Hugon był zadeklarowanym socjalistą. Dalej jest. A ściślej mówiąc, był zadeklarowanym maoistą. Więc postarał się on połączyć maoizm i tradycjonalizm karlistowski. Bardzo to dziwne, ale jednak postarał się tego dokonać. Do tego postarał się on pokonać, zdetronizować swojego syna, swojego brata, Sykstusa Henryka, który wypowiedział mu posłuszeństwo i ogłosił się chorążem tradycji, jak tytułują się królowie de jure. Sykstus Henryk do dzisiaj rządzi wspólnotą tradycjonalistyczną. Warto wspomnieć również taki anegdot, że był on obecny na sławetnym wyświęceniu kapłanów przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. I tyle z historii karlizmu. Teraz opowiem coś o doktrynie karlizmu. Tak pokrótce, bo też zapomniałem powiedzieć na początku, że proszę tego nie traktować jako całkowicie taka kondensacja w jednym całej doktryny karlizmu, bo to jest zbyt szerokie to jest, żeby opowiedzieć o tym tak na raz, bo to, o tym można pisać całe książki. Więc tak, ktoś mądry powiedział, że jeżeli nie wiadomo od czego zacząć, zaczyna się od początku. Więc zacznijmy od tego, dlaczego karlizm powstał, będąc ruchem stricte oddolnym. Jak powiedziałem, chciał on bronić tradycji, której definicję postawię na początku, ale przy okazji sobie ją przypomnimy. Tradycja pojmowana tutaj jest jako sztafeta dziejowa. Już tłumaczę, o co chodzi. Jedno pokolenie dokonuje jakiegoś odkrycia, szczególnie z dziedziny politycznej, i podaje je dalej, aby następne pokolenia również mogły z tego korzystać. Tutaj zaprzeczeniem tradycji będzie, czy raczej będą, rewolucja oraz reforma. Rewolucja w swoim domyśle zrywa z tym, co było, chcąc nieść całkowicie nowy świat. Jak opisuje to międzynarodówka, rusza z posad byłego świata. Reforma nie tyle zrywa, co przerywa trwanie tradycji. A właśnie taka reforma będzie punktem zapalnym na narodziny karlizmu, o czym już mówiłem. Jednak walka z siłami postępu, że takie nazwę, sama w sobie nie była jedyną zapalną, która miała zmusić karlistów do chwycenia za broń. Ważnymi aspektami będą również walka z wycofywaniem katolicyzmu ze sfery społecznej, czego przykładem było, jak wspominałem, wprowadzenie policji i obalenie świętej inkwizycji. Ważnym aspektem jest walka z kapitalizmem, ponieważ karlizm, który bronił feudalizmu, jest to dosyć dziwne, że karlizm w znacznej mierze był ruchem chłopskim, i kościelnym, ale jednak feudalizmu bronił. Karlizm, tutaj myślę, że należy wspomnieć, nie sprzeciwia się kapitalizmowi jako takiemu, ale sprzeciwia się głównie biurokratyzacji, która idzie w parze z nim. Więc ostatnim aspektem jest obrona takiej decentralizacji karlistowskiej, czyli decentralizacji Hiszpanii,
która dążyła do centralizacji praw oraz umniejszenia Cortezów, czyli do takiego parlamentu średniowiecznej i nowożytnej Hiszpanii. Właściwie Cortezy były przedstawicielem wszystkich regionów, które no, miały strzec lokalnych fueros, o których powiem zaraz. Każdy region, to znaczy Galicja, Castilla León, Katalonia, etc., miał swoje własne regionalne Cortezy. Ale oprócz tego istniały również jedne ogólnokrajowe, które no, często obradowały nawet najważniejsze tematy. Można to porównać do stanów generalnych we Francji. Jak wspomniałem, Hiszpania od zmienienia kursu na bardziej liberalny dążyła do coraz większej centralizacji. Ale zaraz, zaraz, jak to jest? Liberały przecież chcą decentralizacji, więc nie może czegoś takiego być. No, wtedy było na odwrót. Więc znakiem tej centralizacji miała być konstytucja. No, taka jedna, centralna. Był to bardzo ważny aspekt, który jednak doprowadził do wybuchu tej wojny karlistowskiej. To wszystko sprawiło, no, że wybuchła ta pierwsza wojna karlistowska. Jednak teoretyzacja karlizmu idzie jeszcze dalej, co teraz sobie skrótowo omówimy. Więc tradycjonalizm karlizmu objawia się nie tylko w obronie katolicyzmu czy feudalizmu. Karlistowskie credo, czyli Dios, Patria, Fueros, El Rey, należy również poddać oddzielnemu omówieniu. Więc omówimy sobie w takich punktach. Dios, czyli Bóg. Jak pisałem, aspekt katolicyzmu był ważny dla wszystkich karlistów. Wszyscy z nich byli katolikami, a sam król tytułował się, czy dalej się tytułuje, królem arcykatolickim oraz nawiązał do spadkobierstwa Imperium Hiszpańskiego. Imperium, które było katolicko-uniwersalistyczne, czyli imperium, które spajały dwie rzeczy. Wiara katolicka, no, czyli praktycznie jedyna wiara, jaka w imperium panowała, ponieważ no, trzeba powiedzieć, że obydwa imperia iberyjskie, to znaczy Portugalia i Hiszpania, pozostawały imperiami apostolskimi. Czyli no, starały się rzeczywiście nawracać jak największą część swoich poddanych. No, w przeciwieństwie do mocarstw protestanckich, takich jak na przykład Wielka Brytania. Hiszpania i Portugalia swoich kolorowych poddanych właśnie ze względu na swoją katolickość traktowały jak ludzi. Z czego to wynika? A no, z teologii. Katolicka nauka społeczna mówiła jasno. Zbawienia może dostąpić każdy, kto przyjął sakramenty, był dobrym człowiekiem i szczerze wierzył w Chrystusa. Natomiast protestanci, ze względu na wiarę w doktrynę predestynacji, wierzyli, że niektórzy ludzie są predestynowani, czyli z góry zostało zdecydowane, czy będą, czy nie będą święci. Dlatego mamy tutaj dosyć spory rozjazd. Katolicy wierzyli, że Indianie to również ludzie, ponieważ Kościół powiedział, że również mogą dostąpić zbawienia. Natomiast protestanci niekoniecznie wierzyli w ludzkość Indian. No, ponieważ nie znali oni wcześniej Chrystusa, przez co prawdopodobnie nie byli predestynowani do świętości, no, czyli będą potępieni. Więc może ich przyzwyczaić do wiecznych mąk, sprawiając im męki na ziemi, no nie? Logiczne. Patria, czyli ojczyzna. Karliści mieli średniowieczne, to nie jest obelga, pojmowanie ojczyzny i narodu. Jest to fakt, jak powiedziałem, nie obelga. Uważali, że każdy region ma swoje tradycje, zwyczaje, język, tradycje, kulturę, ale łączą je dwie rzeczy, jak powiedziałem: uniwersalność katolicyzmu i persona władcy. Wyciągają oni ze swojego karlistowskiego regionalizmu doktrynę Las Españas, czyli nie jednej, ale wielu Hiszpanii. Uważali oni, że nie ma, jak to jest w haśle tym frankistowskim słynnym, jednej wielkiej i wolnej, czyli una grande libre, ale jest ich wiele. Uważają, że Hiszpania kastylijsko-leońska jest inną Hiszpanią niż ta baskijska czy katalońska. Uważali, że Hiszpania galicyjska ma inne prawa, które wynikają z natury tego regionu niż ta baskijska. W ten sposób dochodzimy do doktryny Fueros. Fueros to słowo, którego nie da się przetłumaczyć na język polski, ponieważ jest ono stricte hiszpańskie. Jeśli jednak mielibyśmy spróbować je przetłumaczyć, nazwalibyśmy to prawami lokalnymi czy lokalnymi konstytucjami.
Były to dosyć często niespisywane, czyli można je nazwać naturalnymi prawa, które musiał przyjąć każdy nowo wstępujący na tron król. Takie artykuły henrykowskie, tylko że one były w pewnym sensie naturalne, a nie tam potwierdzone przez sejmy kolejne. Fueros miały korzenie jeszcze wczesnośredniowieczne i tutaj rozwijał się wątek monarchy, który nazywany był przez osoby postronne, czyli nie znające się na karlizmie, absolutnym. Dlatego mówię sobie teraz ostatni filar tego credo karlistowskiego, czyli rej, król. Aby opowiedzieć o królu, trzeba postawić definicję słowa monarchia. Z języka greckiego monarchia, czyli rządy jednego. Dzisiaj nie wszystkie rządy nazwiemy monarchią, ponieważ mamy też takie terminy autorytaryzm czy dyktatura, które przecież też są de facto władzą jednego. A przynajmniej no, w sporej części wypadków tak jest. No, niekoniecznie są one monarchiami jednak. Więc postawię tutaj, pozwolę sobie zacieśnić definicję monarchii, o tak powiem. Monarchia to ukoronowane rządy jednego. Monarcha posiada władzę pośrednio, jak w wypadku na przykład Wielkiej Brytanii, czy bezpośrednio, jak w wypadku większości monarchii w historii. Do tego są to rządy dziedziczne, gdzie władza przechodzi z najczęściej ojca na syna, więc możemy teraz wytłumaczyć sobie trochę, bo jednak trochę, ponieważ ciężko jest wytłumaczyć, jak powiedziałem, cały karlizm na raz. Powiem sobie, czym jest monarchia w ujęciu karlistowskim. To wypunktuję, ponieważ tego jest trochę. Jest ona skomplikowana bardziej niż się wydaje. Punkt pierwszy. Tradycyjna. Monarchia tradycyjna w znaczeniu karlizmu to monarchia, którą kiedyś nazwalibyśmy monarchią absolutną. Jest to monarchia, w której nie jest spisana żadna ogólnokrajowa konstytucja. Natomiast istnieją pomniejsze prawa, umowy, które zawiera król z poszczególnymi regionami. Fueros, które wynikają z tradycji i historii. Stąd druga nazwa, a ten warunek. Można go nazwać dwojako. Historyczna, tradycyjna, znaczy ta monarchia, nie? No i które król, czy chce, czy nie chce, musi respektować, te fueros. Ponieważ w innym wypadku zostaje okrzyknięty tyranem, o czym powiem zaraz. Bo też są warunki tego, które też trzeba rozwinąć. Do tego należy wspomnieć, że król ograniczony nie jest jedynie fueros, ale również dwoma innymi rzeczami. Prawem naturalnym, czyli prawem, które niejako każdy ma zapisane we krwi. Jest to jeden z takich naszych wspojonych naturalnie praw, no, szczególnie moralnych, no, które wywołuje w nas bezpośrednio już takie odruchy, jak na przykład odczucie tego, że na przykład no, nie powinniśmy zabijać czy kraść, no nie? Ponieważ jest to no, moralnie złe. Ale ograniczony jest również prawem boskim, czyli prawem nadanym przez Boga i Kościół katolickim. Katolickie wynikające no, z Biblii oraz z tradycji apostolskiej. Drugi punkt. Monarchia katolicka, czyli chrześcijańska. Monarchia katolicka oznacza oczywiście, że król jest katolikiem oraz że w państwie jest jedna panująca religia, czyli katolicyzm. Natomiast tutaj pozwolę oddać głos większemu od siebie, no, wspomnianemu profesorowi Jackowi Bartzelowi, który no, świetnie tłumaczy ten termin. Oznacza to, że korona ma trzy główne obowiązki. Obowiązek podporządkowania polityki ogólnej postulatom moralności katolickiej, szczególnie w tym, co ekonomiczno-administracyjne, obowiązek przyjmowania z wiernością nauczania z katedry rzymskiej oraz stosowania się do ich zobowiązań prawnych i moralnych w zależności od stopnia nauczania magistralnego oraz obowiązek wspierania we wszystkim interesów duchowych chrześcijaństwa, czyli tych, które promują instaurację Królestwa Społecznego Chrystusa. Myślę, że tutaj pozwolę sobie przytoczyć tutaj definicję tego, czym społeczne Królestwo Chrystusa jest. Tutaj z mojego eseju. Społeczne Królestwo Chrystusa to termin, którego niezwykle często używają karliści. Odtworzenie go według wyżej wspomnianych karlistów jest według nich jednym z warunków przeprowadzenia udanej kontrrewolucji. Ale czym było, gdy jeszcze istniało? W końcu coś odtworzyć, znaczy utworzyć na nowo. Owo królestwo było de facto dominacją chrześcijaństwa nad każdą sferą życia,
od sfery prywatnej do sfery publicznej. Od modlenia się wspólnego z rodziną, obiadem, do publicznych koronek do Bożego Miłosierdzia. Więc tak konkludując, społeczne Królestwo Chrystusa to istnienie Chrystusa w każdym momencie i chwili życia. Chrystus, Jego nauka, nie tylko w życiu społecznym, ale i w życiu prywatnym, mają nas niejako przesiąkać, a Jego nauki mają stanowić styl życia. Ostatecznym celem ma być zaś zbawienie. Trzeci warunek to monarchia dziedziczna. Termin ten postawiłem jako jeden z najważniejszych warunków istnienia monarchii we wstępie tego terminu w pojmowaniu ujęciu karlistów, zaraz wytłumaczę. Natomiast jest to moim zdaniem warunek monarchii jako taki. Myślę, że tutaj również powinienem oddać głos komuś innemu. Tym razem jednemu z największych i najwybitniejszych myślicieli karlizmu, Rafaelowi Gambrze. Porządek dziedziczny reprezentuje sam w sobie odrzucenie tego, akceptacji porządku naturalnego w społeczeństwie i w jego ewolucji. Dojście do władzy przez wybór, siłą lub przez losowanie zakłada przewagę jakiegoś indywidualnego punktu widzenia i tym samym stronniczego i schematycznego. Ład dziedziczny reprezentuje ciągłość i trwałość ojczyzny, mądrość przeszłości, nabytą tradycyjnie w nawykach rządzenia i przystosowania. Punkt czwarty, czyli prawowita. Termin prawowitości, jak wszystko w karlizmie, no jest o wiele bardziej skomplikowany niż się wydaje. Ponieważ karliści stworzyli swoją teorię na przestrzeni wieków, stworzyli teorię również prawowitości, czyli którą nazwali teorią podwójnej prawowitości. Pozwolę ją skrótowo wyjaśnić, ponieważ no, nie chcę nikogo zabić czasowo, ponieważ no, już opowiadam około 50 minut, no, a mam chore gardło i mi też wysiada trochę. Mam jeszcze trochę zresztą do powiedzenia. Termin podwójna prawowitość wywodzi się z oczywiście dwóch warunków prawowitości. Legitimat de origen, legitymizacja pochodzenia oraz legitimat de exercitio, czyli legitymizacja z punktu widzenia praw natury, którą król może utracić. Tutaj również pozwolę sobie zacytować sam siebie. Prawowitość to coś, co król dziedziczy i nigdy nie traci, bo to zwyczajne przejście praw do tronu nie oparte o żadną filozofię czy teologię. Druga prawowitość to prawo oparte o prawo naturalne, a jego naruszenie jest synonimem stracenia prawowitości i boskiego mandatu, synonim uzurpacji. To prawo naruszył m.in. Ferdynand VII z krajowskiego punktu widzenia ostatni de facto legitymistyczny król Hiszpanii, publikując swoją sankcję pragmatyczną, która naruszyła fundamentalne prawa dziedziczenia w Hiszpanii. O tym mówiłem w części o historii, nie wiem czy pamiętacie. Punkt piąty to monarchia reprezentacyjna. Jak pisałem, król jest jednym z czynników, które spaja całe państwo, a co za tym idzie, jest niejako dobrem wspólnym i dobrym ojcem narodu, jego idealnym członkiem, który własno praktycznie nie ma. Jest człowiekiem, który na arenie międzynarodowej reprezentuje cały naród, no w karlistowskim wypadku hiszpański. Tutaj nie będziemy jakoś o wiele bardziej zagłębiać się w teorię karlizmu, ponieważ jeżeli kogoś zaciekawiłem, to polecam dwie książki. Monografię naukową profesora Jacka Bartyzela, o której mówiłem, Nic bez Boga, nic wbrew tradycji, czyli kosmowizja tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii oraz Hiszpania Franco. No i liczne artykuły tego samego autora. Natomiast tutaj opowiem sobie, jaką relację miał karlizm wobec dwóch dwudziestowiecznych dyktatur, faszystowskiej i nazistowskiej. Zacznę tutaj trochę bardziej oczywistej, to znaczy nazistowskiej. Karlizm, który był przecież doktryną bądź to bądź jednocześnie antyrasistowską, a nawet antynacjonalistyczną, odrzucał jakikolwiek dialog z nazistami, uważając go za dzieło szatańskie, które zostało sprowadzone na ziemię przez wyżej wspomnianego szatana. Ze względu na m.in. rasistowskość nazizmu, czy jego szowinistyczną opcję nacjonalizmu niemieckiego. Ciekawa jest jego natomiast relacja z ewolianizmem, odmianą faszyzmu i nazizmu, którą steoretyzował baron Juliusz Evola. Juliusz Evola sam się nazywał ultrafaszystą i uważał, że powinna się wrócić do czasów Imperium Rzymskiego, które Julius Evola uważał za idealne. Jednocześnie był on teoretykiem wielu teorii rasowych, czyli no, rasistowskich, które zdecydowanie miały wpływ na naukę nazistów, no i SS
a także ich późniejsze zbrodnie. Jednak karliści nie potępili otwarcie ewolianizmu. Nawet otwarcie wielu z nich uważało, że ostatecznie Ewola, który był w pewnym tego słowa sensie reakcjonistą, stanie obok nich w ostatecznej bitwie dobra ze złem. Natomiast nieoczywista znowu jest relacja między faszyzmem. Szczególnie faszyzmem sprzed 1933 roku. No i karlizmem. Faszyzm przed zbliżenia z nazistami wcale nie był ani rasistowski, ba, nie był nawet antysemicki. Do tego karliści współpracowali się z ruchami faszyzmopodobnymi. Na przykład wspomnianą narodowo-syndykalistyczną falangą, z którą jednak po wojnie domowej wybuchła nieoficjalna wojna i kończyło się to na tym, że karliści zwalczali falangistów jako czerwony młotłoch, a falangiści zwalczali karlistów jako rupieciarzy. Jednak w pewnym momencie stali oni w jednej linii, zwalczając prawdziwych komunistów, którzy rzeczywiście zagrażali Hiszpanii. Jestem na podstawie tego powiedzieć, w stanie powiedzieć, że karliści wobec faszyzmu zachowywali przychylną neutralność i stali, czy nawet dalej stoją, na pozycji podobnej co do ewolucjonizmu. To znaczy, że w ostatnim momencie staną oni w jednym szeregu przeciw złu. Na koniec wspomnę tylko o dosyć ciekawym takim fenomenie, to znaczy Soborze Watykańskim II i stosunku karlistów do niego. Sobór Watykański II odbywał się w latach 62-65, jeśli ktoś tego nie wie, miał on na celu zmodernizowanie kościoła i przystosowanie go do czasów obecnych. Na soborze dochodziło do licznych zmian, przez co karliści poszli na takie pozycje, że takie nazwa lefebrystyczne. Można ich stanowisko wytłumaczyć takim zdaniem. Tak, tak, my się, szanowny Ojcze Święty, zgadzamy z Ojcem Świętym, no ale my się nie zastosujemy do tego, co Ojciec Święty mówi. To tyle, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że powiedziałem coś ciekawego, że wytłumaczyłem w jakimś tego słowa znaczeniu karlizm, że zachęciłem do wysłuchania, czy do zagłębienia się do karlizmu. No i zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, o czym, no, gdzie ta audycja również się znajdzie. No i w tym momencie zachęcam, jeżeli ktoś chce o coś zapytać, ja jestem dostępny w tym momencie i mogę odpowiedzieć na pytania. Dobrze, więc będę leciał tak, jak widzę, pierwszy pan pójdzie. A, no to mówiłem we wstępie, że opierałem się na paru źródłach, przede wszystkim dwóch książkach, to znaczy Hiszpania Franco oraz Nic bez Boga, nic brak tradycji, czyli Kosmowizja tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii oraz licznych artykułach profesora Jacka Bartyzera. Jeżeli chce ktoś, no to mogę podlinkować, tylko napiszcie mi na platformę lepiej, bo to wtedy na pewno zobaczę. Dobra, teraz pan Hans. A, no to nie, no to na pewno coś jeszcze znajdę. Jeszcze coś o czymś będę opowiadał na pewno. Pan Mister Incognito. Tak, na moim kanale na YouTube. Zaraz podeślę, ok? Tylko odpowiem na pytania. Pan generał Stratek, tak? Nie widzę całego niku. Słucham? Jeszcze raz, bo coś mi zacięło. A, no to podlinkuję zaraz, nie, na debatę tekstową, bo tam widzę, mam 3 pingi. No i pan Frycka. Jeszcze. Ja jestem dostępny raczej, po prostu pójdziemy na ogólny, jeżeli ktoś by nie chciał, to mogę porozmawiać. Tak, tak, to ja. Dziękuję bardzo. Teraz pan Olego pierwszy.
Okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Okej. Okay. No bo generalnie opierało się to na tym, że tak jak powiedziałem, nazywamy ich powszechnie frontem narodowym. To znaczy, po prostu oni wierzyli w wartość jakiejś ojczyzny, ponieważ po drugiej stronie oni się zjednoczyli przeciwko czemuś raczej, aniżeli ku czemuś. Zjednoczyli się przeciwko czemuś. W tym wypadku przeciwko komunistom, republikanom, którzy również uważali za jakieś tam wcielenie szatana. Zjednoczyli przeciwko szeroko pojmowanej lewicy. Ponieważ no, ruchy, które były zjednoczone podczas wojny domowej, były szeroko pojmowaną prawicą, szczególnie autorytarną. Chociaż z falangą sprawa nie jest jasna, ponieważ była ona, można powiedzieć, ruchem szerokim, ponieważ była ona równie autorytarna, jak i republikańska. Przepraszam, mam chore gardło, nie mogę sobie picia i mogę się tak zająć, ale oficjalnie falanga była republikańska, natomiast de jure, jak już Franco doszedł do władzy, no to popierali jednak ten autorytaryzm Franco i totalitaryzm i chcieli, aby Franco poszedł jeszcze dalej, aby wprowadził taką dyktaturę faszystowską. No pierwsze lata zresztą dyktatury Franco to była dyktatura faszystowska, taka stricte faszystowska, korporacjonizm, nacjonalizm i tak dalej. No ale jak powiedziałem, cały front prawicowy zjednoczył się wobec jednej wartości, jaką była ojczyzna, znaczy wokół paru wartości. Ojczyzna, Bóg, w pewnym sensie nawet monarchizm. Teraz pan Edward Rydz Śmigły. Jesteś cicho, a ci podgłośnie. Dobra, możesz. Jeżeli tematów nie ma zaplanowanych, powiem tak, to wszystko może wyniknąć, ale do tej pory mamy jeszcze dosyć spory taki mam taki duży nacisk. O kurde, kłócą się tutaj w drugim pokoju. Ciekawe czemu, ale okej. Nie mam wybranych tematów i powiem tak, jeżeli coś mi się narzuci, to po prostu będę o czymś opowiadał. A co do debaty, to jak najbardziej można takie coś, tylko to jest tak, tylko to jest tutaj, no nie. Ewentualnie potem można przyjść na ogólny i tak już luźniej porozmawiać. Pan Barkajtosz teraz. A, to dobrze. No, znaczy, zobaczę jeszcze, jaki będzie temat, jeżeli jakiś w ogóle będzie, bo na razie na 11 marca mam zaplanowany panel dyskusyjny, który będę prowadził, ale aby nie zacząłem nic pisać. No i to tyle właściwie. A w drugim pokoju się kłócą, to ja na razie przerywam nagrywanie, ale pytać można mnie dalej.